Cześć, witamy Was w czwartym odcinku podcastu Magic Talk. Znowu nas trochę czasu nie było, ale wróciliśmy. Ja nazywam się Mariusz Figlus i jak zwykle jest ze mną Maciek Chmielarz, czyli Skrzatos, oboje orlandomagic.pl. Siemano. Witam. Cześć, witam. Słyszałem, że dzisiaj, czyli sobota wieczór, oglądasz mecz Orlando i już się tym jarasz. Tak, pierwszy raz od nie pamiętam kiedy mam możliwość. Także no, tym bardziej jestem zadowolony, bo nie jestem zmęczony. Jest w sumie godzina 23, jak to nagrywamy, ale do meczu zostały 2 godziny, także myślę, że spokojnie dotrzymam, tym bardziej, że jutro jest niedziela, można powiedzmy sobie pospać, także trzeba to doceniać, jeśli można raz na jakiś czas obejrzeć mecz swojej ulubionej drużyny, co tak rzadko mogę robić w tym sezonie. Na żywo. Dokładnie. Dużo wrażeń przed tobą, bo też niedługo jedziesz na koncert Kenkego, słyszałem. Tak, to prawda. Jadę ogólnie na urlop i tak, to będzie moje czwarte podejście do koncertu. Mam nadzieję, że teraz się uda. Także ogólnie dobry tydzień, mam nadzieję, będę miał w najbliższych dniach. Także jestem bardzo zadowolony. Może dzisiaj zacznijmy od zwycięstwa Orlando i tak ten tydzień, żeby taki był właśnie całkiem na plus. A w czwartek przed trade deadline będzie jeszcze jakaś fajna wymiana i to ci jeszcze tak zepnie tą klamrę w całość. W sensie fajna dla nas, No oczywiście, że dla nas. ale w sensie, co masz na myśli? Czy nam pomoże walczyć o playoffy, pozyskując jakiegoś gracza, czy po prostu pójdziemy w drugą stronę? Bo No wiesz, nie. ja niekoniecznie muszę być zadowolony robiąc playoffy, tylko po to, żeby je robić. Wiesz o tym. Dokładnie. Znaczy, no ja nie mam jeszcze definicji fajności wymiany w tym momencie sprecyzowanej. Także ciężko powiedzieć. No możemy iść w jedną albo w drugą stronę. Dobra, ale zanim przejdziemy do playoffów, żeby też trochę nie wybiegać. Pięć takich tematów dzisiaj sobie, myślę, omówimy. Pierwszym będzie Vucevic All-Star, czyli ta miła wiadomość, którą niedawno dostaliśmy. Potem pogadamy o trade deadline właśnie i o tym, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o deal Orlando Magic. Zastanowimy się, czy tak jak tutaj przed chwilą wspomniałeś, czy te deale spowodują, że Magic jednak będą walczyli o playoffy, czy zacznie się wyprzedaż i będziemy znowu patrzyli gdzieś w kierunku tych miejsc topowych w drafcie, pewnie gdzieś koło piątego, gdyby się udało przytankować, to Magic by wylądowali. Poruszymy też temat tej bolączki Orlando, jaką są tracone przewagi w tym sezonie. Ile to już razy mieliśmy kilkanaście punktów przewagi Magic w meczu i mecz ten był przez nich przegrywany. No i co? Na koniec zastanowimy się, czy może warto dla tego Vucevicia w końcu obejrzeć All-Star Game, bo ja powiem szczerze, że już jakiś czas mam wywalone totalnie na ten weekend gwiazd, jakoś przestało mnie to jarać. Jak byłem mały, to bardziej się tym jarałem. No właśnie, Vucevic All-Star. Zasłużony, niezasłużony wybór? Moim Czy zgadzasz zdaniem, się z Andre Drummondem, który zrobił sobie podśmiechujki z tego na Instagramie? no właśnie, wiesz, gdyby on miał jeszcze jakieś argumenty tak naprawdę, żeby się z tego śmiać, to może bym powiedział, że okej, nie? Ale dobra, po pierwsze, jeśli chcemy patrzeć na tabelę, bo też dużo osób na to patrzy, no to okej, Detroit są na 9. miejscu, my jesteśmy na 11. Tylko że oni mają jedno zwycięstwo więcej, mają w składzie Blake'a Griffina, a my nie mamy takiego zawodnika, takiego pokroju jak Blake. I po pierwsze, wziąłem sobie, porównałem statystyki i no nie wiem czemu w ogóle Drummond się z tego śmieje, no ale on gra 2 minuty ponad więcej, zdobywa prawie 4 punkty mniej jak Vooch i na podobnej skuteczności za trzy praktycznie nie rzuca. Zawodnik Detroit, bo on ma 13%, Nikola ma 38%. Rzuty wolne, no to już nie muszę o tym wspominać. Może lepiej zbiera, no to bo stoi cały czas pod koszem, ale no nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem, z czym to spowodowany był ten komentarz. Chyba takim rozgoryczeniem. Może on ma po prostu za duże mniemanie o sobie, bo tak to wygląda. Moim zdaniem jest to w 100% zasłużony wybór. Nikola swoją grą pokazał, że potrafi ciągnąć Orlando
w niektórych meczach. I nawet jeśli byśmy porównali sobie mecze dotychczasowe Orlando z Detroit, to przegraliśmy 2 razy i raz wygraliśmy. No i te mecze, na przykład, kiedy Detroit wygrywało, no to Drummond notował 23-19, Vucevic miał na przykład 14 punktów i 9 zbiórek. W zwycięstwie Orlando 109-107 Vucevic miał fajny double-double, 22 na 11 zbiórek, z czego trafił 10 na 15 rzutów z gry. No i w tej porażce po dogrywce Drummond miał 14 punktów, 22 zbiórki, a Nikola 24 punkty i 13 zbiórek. Wiadomo, pierwszoplanową postacią w Detroit jest Blake, no ale on jest wybrany do meczu gwiazd. Także na przykład, gdyby nie było Blake'a wybranego do meczu gwiazd i Drummond by wrzucił ten komentarz, to mógłby odnosić się na przykład do tego, że on się śmieje też nie dlatego, że jego nie ma, tylko że nie ma Blake'a, ale Blake tam jest, więc on nie wiem czemu wrzucił w ogóle to głupie zdjęcie i podpisał Vucevic, no ale moim zdaniem jest to po prostu takie rozgoryczenie jego, ale moim zdaniem nie ma do tego żadnych argumentów, żeby to zrobić. Dla mnie wybór naszego zawodnika jest słuszny i tego się będę trzymał. No statystyki statystykami, ale ja sobie pomyślałem właśnie jak zacząłem ten wpis Drummonda, że chętnie zobaczyłbym jakby się zamienili miejscami, to znaczy wsadzić Drummonda do tej drużyny Orlando Magic, która jest obecnie zamiast Vucevicia i myślę, że bilans byłby dużo, dużo gorszy. Bo Drummond po prostu nie jest zawodnikiem, który w ofensywie jest w stanie pociągnąć zespół. On, tak jak mówisz, zbiera coś tam, potrafi zablokować. Natomiast nie jest zawodnikiem tak produktywnym w ataku jak Vucevic. Nie potrafi pociągnąć drużyny czy wykreować sobie sam pozycji do rzutu. Tak naprawdę on korzysta na grze swoich kolegów i to oni kreują mu punkty, kreują mu akcje. Także wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te wszystkie kryteria, faktycznie Vucevic jest dużo wszechstronniejszym i dużo większy wpływ mającym zawodnikiem na losy swojej drużyny niż Drummond. I to pewnie było tutaj dużym argumentem za tym, żeby to właśnie Nikola trafił do meczu gwiazd. Mega się cieszę, bo dawno nie było zawodnika Orlando w Od All-Star czasów Game. Howarda, tak? Tak. No możliwe, chyba tak, chyba Tak, tak. chyba pierwszy zawodnik, tak. Ja się teraz zastanawiam jeszcze nad taką rzeczą, bo okej, no, wybrany został Vucevic jako gracz Orlando. Pytanie, czy zagra w tym meczu jako gracz Orlando, bo mecz gwiazd jest 17 lutego, a przecież O. w najbliższy czwartek mamy trade deadline, także ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby okazało się, że jednak Vucevic zmieni barwy Myślisz? klubowe. No, znaczy, nie potrafię powiedzieć, czy myślę, że będzie tak, No, czy tak, ja bo to wiem, też. że nie potrafisz, ale co myślisz? Myślę, że na Co, albo pewno. inaczej, co byś zrobił o na miejscu naszych włodarzy? To zależy, czy trafiłaby się odpowiednia wymiana, bo wymienić dla samej wymiany Vucevicia Nie ma sensu. jest trochę bez sensu, dlatego że jemu się kończy kontrakt podobnie jak Terence'owi Rossowi i miejsce w salary caplatem to jest też fajna opcja. To nie jest tak, że te spadające kontrakty, że oni jakby odejdą sobie za nie, dlatego że będziemy mieli miejsce na podpisanie nowych zawodników i będzie można coś tam namieszać na tym rynku wolnych agentów. Natomiast zarówno Vucevic, jak i Ross mogą być bardzo łakomymi kąskami dla drużyn walczących o playoffy, dla kontenderów też. Dlatego jeżeli mieliby jakiegoś młodego gracza, którego mogliby zaoferować w takiej wymianie, czy dorzuciliby jakiś pick, to ja myślę, że Weltman i Hammond pewnie rozważą taką opcję. Tak samo w przypadku Rossa, tak samo w przypadku właśnie Vucevicia. No nie wiem, ja na przykład jestem. Znaczy, ja patrzę trochę pod innym kątem, ponieważ Vucevic jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem i jest takim, w ciągu tych 2-3 lat stał się takim centrem pasującym do dzisiejszej NBA. No to prawda akurat. I na przykład powiedzmy, że nie mówię, że go wymieniamy, ale załóżmy, że go nie ma u nas w drużynie.
I wchodzi Bamba. On jest totalnie niegotowy jeszcze, żeby grać. No to jest jeszcze dzieciak, który robi takie podstawowe błędy i moim zdaniem ja bym chciał, żeby Wucewicz jednak został u nas w drużynie i żeby dostał nowy kontrakt. Może mimo tego, że będzie mieć dalej zapchane salary, ale po przyszłym sezonie chyba zejdzie kontrakt Mózgowa. Myślę, że Wucewicz nie jest tu problemem. Bardziej bym obstawiał przy tym, żeby wymienić na przykład Ewana niż Nicole. No i w ogóle mam wrażenie, że Magic mają. Ciężko wskazać jakiegoś zawodnika, który jest faktycznie zły. No poza takimi graczami jak na przykład Jerian Grant, ale to trochę inna liga zupełnie. No Jonathan Simmons, on też w tym sezonie nie sprawdza się zupełnie. Natomiast i Fournier, i Vucevic, i Ross, i DJ Augustin, i też ten Simmons właśnie. To są gracze, którzy mogą być naprawdę fajnymi roleplayerami. Jakby ich problemem jest to, że oni trafili wszyscy w danym jednym momencie do drużyny Orlando, która nie ma lidera, która nie ma tak naprawdę kogoś, kto tą drużynę pociągnie, i oni mogą być tym odpowiednim uzupełnieniem, bo myślę, że gdyby ich odpowiednio rozplantować, że tak powiem, po drużynach NBA, to każdy z nich mógłby zrobić naprawdę fajną robotę. Myślę, że Fournier może być świetnym dostarczycielem punktów z ławki, jako jakaś taka druga, trzecia. Druga to może Albo nie, ale trzecia, czwarta opcja. nawet jak taki w sumie w podstawowym składzie, ale nie, o nie tak ważnej roli jak u nas na przykład, żeby nie oddawał aż tyle rzutów, albo żeby robił inne ważne rzeczy na parkiecie, bo widzieliśmy, no potrafi rzucić dwa game winnery w sezonie i wiesz, napompować się trochę, no ale co z tego, jak w innych meczach ma słabą skuteczność, albo po prostu gra bardzo, bardzo przeciętnie. No dokładnie tak, to nie jest ten typ gracza, żeby miał piłkę w rękach i był liderem. Zdarza mu się zagrać fajne, kluczowe akcje, tak jak mówisz, te game winery, natomiast to jeszcze jest. No to nie jest ten typ zawodnika po prostu. On nie powinien grać pierwszych skrzypiec, bo jest to ze stratą zarówno dla niego, jak i dla drużyny. Ja myślę, że jeszcze ci przerwę. Ja myślę, że gdybyśmy mieli typowego go to guy'a w zespole, to wtedy Vucevic by się czuł jak ryba w wodzie, mi się wydaje. Jako druga opcja, tak jak mówisz, druga, trzecia opcja. Wiesz, tylko no niestety nie mam takiego zawodnika od czasów McGrady'ego, tak? A myślisz, że informacja o tym, że Bamba jest dostępny w wymianach, tak skoro jesteśmy w ogóle przy centrach, to jest prawda, czy to jest taka ściema? Bo nie pamiętam w tym momencie, Powiem. która drużyna, ale podobno któraś drużyna pytała o niego i Magic rozmawiali podobno odnośnie jakiejś wymiany. Ja nie wiem, czy to nie było Dallas przypadkiem. I potem pojawiła się informacja właśnie, że Bamba może być dostępny w wymianie. Moim zdaniem to jest ściema. Nie sądzę, żeby Weltman chciał wymieniać gościa, w którego zainwestował. No chyba, I że. który jeszcze nic nie pokazał i nie miał tak naprawdę takiej szansy. Tak, chyba, że naprawdę te informacje, które gdzieś tam też się pojawiły, że Alex Martins znowu gdzieś tam wtyka swój palec w decyzję i wymaga, żeby faktycznie walczyć mocno o te playoffy już teraz. No, wyobrażam sobie, że ewentualnie to mogłoby pchnąć Weltmana w tym kierunku, natomiast no mam nadzieję, że jest na tyle doświadczonym i już też wiekowym gościem, że nie pozwoli sobie, Żebym się żeby gdzieś tam wtrącał. władze klubu, właściciele mu się wtrącali Jakby mógł, to by może wymienił Martinsa. Ale nie wiem, czy można. No chyba Weltman nie bardzo może, to w drugą stronę działa. Ale fakt, że Martins, jeżeli dalej się wtrąca w sprawy koszykarskie, to naprawdę Tak powinien. samo było przy tradzie chyba Howarda, nie? Już tam były głosy, że to wcale nie Henningan dopiął tego, tylko że Martins, tak? Już tak naciskał, żeby jednak go wymienić. Howarda? Tak. No nie no, z Howardem to już była wcześniej ta cała drama, natomiast wymiany Oladipo czy Harrisa podobno właśnie tutaj były mocno. Aha. Znaczy, czuł jakby Henningan presję. Zresztą ja kiedyś napisałem taki artykuł prześmiewczy, trochę tam porównując ich do dwóch gości, którzy się bawią na podwórku i tam jeden drugiemu każe skakać z drzewa. I tym, który skoczył, był właśnie Henningan.
A tym, który krzyczał, żeby skakał, był właśnie Alex Martins. Więc jeżeli faktycznie gdzieś tam są jakieś spory, to może to mogłoby skłonić Weltmana, żeby wymienił Bambę, albo jakiś duży deal, dzięki któremu Orlando przejęłoby naprawdę dobrego gracza, ale to Tylko pod akurat. takim względem, moim zdaniem, bo że za jakieś piki czy za jakichś gości, powiedzmy, drugo-trzecioplanowych, no to Weltman i Hammond nie odważyliby się wymienić gościa, który po pierwsze nie miał tak naprawdę jeszcze okazji, żeby pokazać, co potrafi. No oczywiście, że będzie potrzebował dużo czasu gry, żeby wejść do tej NBA i żeby naprawdę móc się dalej rozwijać. I po drugie, nie sądzę, żeby wymieniali za nic, powiedzmy w cudzysłowie, za nic gościa, którego obserwowali przez X czasu i na którego postawili, tak jak mówisz. Także myślę, że na razie to jest jakaś zasłona dymna i no musiałby być naprawdę dobry zawodnik, żeby do nas przyszedł, żeby na przykład typu Mike Conley, to na przykład mógłbym uwierzyć to, żeby gdzieś tam Bamba mógł się przewinąć, nie? Ale to tutaj także nie miałoby sensu, bo tam jest Mark Gasol dalej, ale ja tylko taki przykład podałem, nie? Że typ chodzi mi o zawodnika typu Conley, na przykład, że to właśnie No mógłby być. jeżeli byłby zawodnik typu Conley, to właśnie pachniałoby takim wkładaniem łap Martinsa w to, bo sprowadzenie Conleya miałoby pewnie na celu to, żeby jednak o te playoffy powalczyć w tym momencie, ale nie byłby to długoterminowy ruch, no bo Dokładnie. Conley ma jeszcze chyba 2 lata kontraktu, srogiego kontraktu i. Bardziej, że ma już 31 lat, a ja myślę, że. Znaczy, no dobra, no to też nie jest jakiś straszny wiek, ale wiemy, że też miał ostatnio problemy ze zdrowiem. Był kontuzjowany w ostatnim chyba sezonie, dużo meczów opuścił i. No i nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek by to dało, ponieważ byśmy stracili pewnie jak dwóch, trzech zawodników zamiast za niego, a. Czy byśmy dali radę walczyć o playoffy z bilansem 27-31? Okej, okay, no na tym słabym wschodzie, tylko po to, żeby w pierwszej rundzie odpaść z Milwaukee czy z Toronto? Nie wiem, czy to ma sens. To tak moje zdanie. Ja bym wolał, już tyle lat opuściliśmy playoffy, że na siłę to. Ja bym chciał, żebyśmy na przykład zagrali w playoffach wtedy, kiedy będziemy na to gotowi, nie na siłę. I żebyśmy na przykład odpadli po 4-0. Po czterech porażkach, okej, z lepszym rywalem, ale żebyśmy pokazali to, że tam się coś w tej drużynie buduje. Tak swojego czasu Oklahoma. Oni odpadali w playoffach z lepszymi drużynami, ale ich się fajnie oglądało. Widać było, że oni walczą, że brakuje im jeszcze tego talentu, który się wtedy rodził, ale że coś z tego będzie. Tak bym to wolał widzieć, niż żebyśmy na siłę weszli do playoffów po to tylko, żeby odpaść szybko 4-0. No ja też jestem daleki od tego, żeby czy Bambę, czy tam, nie daj Boże, Isaaca, czy Gordona wymieniać. Trzeba jeszcze im dać czas i trzeba zobaczyć, jak oni się będą rozwijali, bo tak naprawdę są niewiadomymi. No, Isaac pokazuje takie przebłyski. Ostatnio zrobił fajne double-double, 13-13. Tak naprawdę gra po obu stronach parkietu, jest bardzo dobrym obrońcą. Bamba, ja myślę, że on Vucevicia nigdy nie dogoni, nigdy nie osiągnie poziomu Vucevicia, jeżeli chodzi o atak, natomiast no, może być elitarnym obrońcą i rezygnowanie z tego w tym momencie jakoś nie bardzo mi pasuje do Weltmana Hammonda, tym bardziej, że on jest zawodnikiem, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, dokładnie takim, jak oni lubią. Także Dokładnie. byłoby to dziwne. No a jak wymiana Mavs-Knicks, zszokowany byłeś i myślisz, że dzięki tej, znaczy, że przez tą wymianę tak naprawdę Magic stracili szansę na Smitha Juniora, z którym byli łączeni? Tak, myślę, że przez ten trade my straciliśmy szansę, żeby pozyskać rozgrywającego, na którego chyba mieliśmy nadzieję, bo nie powiem, bo dużo osób chyba wierzyło w to, że jednak się uda. Może Ntilikina, też taki gościu, Jezu, który. serio? No on by pasował znowu do Chyba filozofii Weltmana Hammonda. statystykami do Granta by pasował. Nie wiem, ale wiesz co, ten gość mi kompletnie nie przekonuje, chociaż nie oglądałem go jakoś mega dużo. Ale nie, powiem ci, czy nawet pogłoski odnośnie Fultza z Sixers, no powiem ci szczerze, że nie, ja bym wolał poczekać na kogoś naprawdę kto zrobi na mnie wrażenie, jakieś nazwisko, które zrobi na mnie wrażenie. Tak na przykład Smith Junior to jest nazwisko, które powoduje u mnie to, że ja na przykład potrafię sobie w głowie to ułożyć, że to może fajnie wyglądać.
A przy plotkach odnośnie gracza z Sixers czy Knicks, raczej ciężko. Raczej ciężko. Jakbyś miał wybierać między Conleyem a Holidayem, Drew Holidayem, bo Ten drugi. z nimi też jakoś tam Magic są troszeczkę łączeni. Ten drugi, Ten Holiday. drugi, ten drugi, zdecydowanie. Jego gra w obronie i ja już w czasach, jak on grał w Filadelfii, już mi się bardzo podobał. Właśnie wtedy Filadelfia tworzyła fajny zespół z, chyba tam był jeszcze Evan Turner i Iguodala. Także mi się bardzo podobał ten zespół. Także Pytanie, bardzo drugi. co za niego trzeba by było oddać, bo tu jednak chyba nie będzie tak hop-siup. No, Wydaje mi myślę, się, że że tak, ale nie wiem, czy w ogóle, powiem szczerze. z Grizzlies już prędzej. Wydaje mi się, że można by pohandlować, tym bardziej, że Conley ma bardzo duży kontrakt, ale tu znowu pojawiają się Jest sens. głosy, że jazzmeni są nim zainteresowani i jakieś tam wymiana Rubio za Conleya gdzieś tam była. W plotkach pojawiała się. No teraz tych plotek jest dużo, także z każdym dniem myślę, będziemy słyszeli coraz więcej, chociaż na przykład trade Mavs Knicks był takim strzałem, prawda? Taką na prawdziwą bombą, nie? Tak, no ja pamiętam, że jakoś, nie wiem, godzina była powiedzmy tam 16 czy 18. Ja przeczytałem informację, że Porzingis Porozmawiać o przyszłości, tak? chce wymiany, tak, że tam nie jest zadowolony i nagle potem chwilę później Znaczy, ja ci powiem, że telefon. to chyba nie było. Znaczy, ja to odebrałem tak, że on spotkał się tam z właścicielami czy z kimś tam z Knicksów i że on mówił, że nie podobał mu się to, w jakim kierunku idzie drużyna, że to. I oni odnieśli wrażenie, jakby on chciałby być wymieniony, ale nie padło to chyba, że on chce być wymieniony. I oni go po prostu wymienili. Także. A potem widziałem w ogóle taki krótki filmik z poprzedniego dnia, jak Knicks grali z Mavsami bodajże. I właśnie po meczu Doncic podszedł do Porzingisa, jakoś tam się I mu powiedział. zbili pionę, tak, i z uśmiechem do siebie coś tam sobie opowiadali i był podpis właśnie, czy wiedzieli już, nie? Czy Aha. wiedzieli, albo mieli podejrzenia, że. Myślę, że nie. Myślę, że jednak nie. Ale no tego się nigdy nie dowiemy. Chociaż to jest sprawa, która nie dotyczy naszej drużyny w ogóle. Ale fajnie byłoby mieć chociaż jednego z nich, nie? W swoim składzie. No fajnie. Chociaż ja się obawiam trochę, czy Porzingis wróci jednak do tej formy sprzed kontuzji. Cały sezon. On zresztą poprzedni sezon też chyba. To w poprzednim sezonie odniósł tą kontuzję, nie? I cały ten sezon siedzi na ławce. No zobaczymy. No jednak przy jego warunkach fizycznych. No może być różnie. Ale ja mu życzę jak najlepiej, bo naprawdę przyjemnie się patrzyło na to, co w tym swoim szczycie formy robił w Knicksach. Tak, no jeszcze zobaczę. Oby było wszystko dobrze, ponieważ zdrowia ja bym życzył każdemu zawodnikowi, nawet naszym największym rywalom, żeby po prostu kontuzje ich omijały i bo to jest po prostu sport i tutaj nikt sobie na to nie zasłużył, ale no oby. Wiemy, jak ciężko wraca się po takich kontuzjach zawodnikom, ale miejmy nadzieję, że wróci i będzie naprawdę fajnie się oglądało Dallas na zachodzie w przyszłym roku. A propos Dallas, jeszcze to podobno przed tą wymianą Porzingisa dyskutowali z Magic o Gordonie. Chcieli Gordona. No, o tym nie słyszałem i tutaj troszeczkę mnie zaskoczyłeś, Znaczy, nie ale wiem. ja myślę, że Magic nie oddadzą Gordona, że oni. No nie, no bez jaj. No to teraz tak. Nie, no nawet jeśli on póki co nie gra tego, co powinien, czego my oczekujemy, ale myślę, że z czasem, ja bym chciał. To jest moja opinia, że jeśli Fournier odejdzie z Magic, Gordon wskoczy poziom wyżej. To jest moje zdanie. Ja na to czekam. Mimo mojej całej sympatii do Ewana, naprawdę nie mam nic do niego. Lubię go naprawdę, ale wolę stawiać dobro drużyny i myślę, że Gordon wtedy by odpalił. Może nie wiadomo jak, ale byłby o wiele lepszym graczem, lepsze statystyki i miałby większą rolę. Chętnie bym to zobaczył, tak żeby będę obserwował mocno przyszłość Ewana w tych najbliższych dniach do przyszłego I Simby, czwartku. tak? I Ewana Simby? Jakiego Simby? To chyba jego pies tak się nazywa, nie Babi, nie wiem. Pies Furniera nazywa się Simba? Nie wiem, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A to też nie wiem. Musiałbym to sprawdzić.
Dobra, powiedz mi, czy. No bo to trade deadline przed nami i myślisz, że. Czy Magic są w ogóle w stanie zrobić taką wymianę, taki deal, żeby te playoffy stały się na tyle realne, żebyśmy powalczyli, bo mamy. Simba, przepraszam, Simba, tak, sprawdziłem. To był też Simba. Dobrze. Okej, dobrze, Ciekawe, czy wracam. inspirowany królem lwem. Są w stanie Magic zrobić playoffy, czy nie? Jest 4 mecze straty do 8 Miami Heat. 21-31 bilans. No myślę, że trzeba by naprawdę tutaj podgonić, może nie aż tak bardzo jak robią to neci po słabym początku, Z ale którymi dzisiaj gramy. tak, ale jakaś seria tutaj zwycięstw musiałaby się pojawić. Pytanie, czy jest taki gracz do wyciągnięcia w tym momencie z innej drużyny, który by spowodował, że jednak Magic powalczą o te playoffy. Wiesz co? Tak sobie myślę, że jeśli mielibyśmy tradeować po jakiegoś zawodnika, który mógłby zrobić różnicę, to my i tak musimy oddać dwóch, trzech graczy, którzy są w tym momencie dla nas ważni. Może nie bardzo, może pierwszy na pewno jest ważny, ale drugi może być trochę mniej ważnym zawodnikiem, ale myślę, że ciężko na ten moment zrobić nam taką wymianę, która nam tylko poprawi, w sensie, że nic nam nie zabierze, rozumiesz? Że my, okej, zyskamy gracza, ale z drugiej strony stracimy coś z tego składu, który tutaj gra. No Bo nikt nie jest przecież, głupi, żadna drużyna nie tak, jest głupia, żeby tak, dokładnie. rozdawać dobrych zawodników za czapkę No gruszek. tak, także myślę, powiem ci szczerze, no ja patrzę na tą naszą super mocną konferencję. I dziękuję Bogu, że w takiej konferencji gramy, bo że sobie przynajmniej możemy jeszcze przy bilansie, kurde, 21-31 myśleć, czy my mamy szansę na playoffy, To bo pokazuje na dużo, tak. zachodzie to byśmy mieli 14 miejsce, nie? A tu się bije, znaczy można powiedzieć, że jeszcze mamy szansę, nie? Mimo tego, ale nie, ja myślę, że nie zrobimy playoffów w tym sezonie. Ja bym nawet po to nie szedł. No właśnie, tak. Może już jakoś, wiesz co, za długo czeka na te playoffy, żeby to było takie właśnie na siłę i ja bym chciał po prostu zrobić to od początku sezonu, żeby to jakoś wyglądało, a nie tak na łapu-capu, powiedzmy. Tym bardziej, że patrząc na te przewagi, które Magic tak roztrwaniali, no playoffy nie wybaczają, tak? I w playoffach ten charakter drużyny jest czymś dużo ważniejszym niż w sezonie To zasadniczym. jest to, czego nam brakuje, wiesz, takiego charakteru, że nawet jak prowadzimy tą różnicą na przykład 15-20 punktów, bo to się zdarza i to z dobrymi drużynami. My to potrafimy to rozpieprzyć w ciągu kilku minut. To jest najgorsze to, że pewnie to jest takie myślenie, że wiesz, a mamy przewagę, to się nic nie stanie. A trzeba było się być cały czas skoncentrowanym, nie wolno lekceważyć rywala i to nawet kilka sekund, kilka minut może sprawić, że wynik się całkiem obróci, prawda? Bo to jest koszykówka. I mi się wydaje, że tutaj problem leży w głowach, że tutaj widzisz, my nie mamy tej mentalności takiej, ta drużyna w ogóle nie zna mentalności zwycięstwa, zwycięzców, prawda? Bo oni cały czas przegrywają. Tu nie ma zawodnika w tej drużynie, który, okej, okay, oprócz Simonsa, który grał w Spurs i chyba Rosa, który grał w Toronto, kiedy już byli drużyną na playoffy, nie ma takiego gracza, który by wiedział, co to jest, wiesz. Rozegrać więcej meczy w sezonie niż 82. Znaczy, mnie się przede wszystkim wydaje, że tutaj. Dla mnie głowa. No, głowy to jest jedno, jakby mentalność to jest jedna rzecz. Natomiast cały czas ja mam wrażenie, że to powtarzam już któryś sezon z rzędu. Ten gracz, który jest w stanie pociągnąć drużynę, gdy nie idzie. No, bo tracenie przewagi bierze się stąd, że przez pewien dłuższy okres czasu robi się jakiś taki marazm i. Nie ma kto rzucić punktów, nie ma kto wejść pod kosz, Dwa wymusić razy próbuję ten, osobistych. dwa razy próbuję ten, dwa razy próbuję ten i nic z tego nie ma. Dokładnie tak i no, Magic cały czas są na ostatnim miejscu pod względem ilości wykonywanych i trafianych rzutów wolnych. No nie da się tak, to nie może tak być. No. Aaron Gordon, który jest Przy takim atletycznym atletyzmie w zawodnikiem. drużynie, nie? Słucham? Przy takim atletyzmie w drużynie, nie? No dokładnie. Dlatego brakuje mi takiego gościa jak no Starter sprzed do pula. McGrady'ego gdzieś tam nawiązywałeś. To już nawet nie chodzi o to, żeby to był aż taki lider, aż taki go-to guy jak McGrady w swoim prime, ale gościa, który faktycznie weźmie tą piłkę w ręce
Jak nie idzie, to zagra 3 czy 4 akcje. Niech jedna z tych akcji wyjdzie, ale niech to da jakiś taki sygnał do ataku, niech da przełamanie, żeby można było losy meczu odwrócić. Tego mi bardzo brakuje. Myślę, Ja że nie to. wiem, czy to jest spowodowane tym też, że oni, nie wiem, boją się wchodzić pod ten kosz, że myślą, że może, wiesz, mogą coś sobie zrobić, ale to wygląda strasznie. No my mieliśmy, pamiętasz, ile my oddaliśmy do przerwy jeden rzut osobisty, czy przez do którejś tam kwarty, do czwartej kwarty mieliśmy jeden od... Było takie coś, Był pisałeś coś? taki mecz, że przez chyba 3/4 nie oddali żadnego rzutu osobistego. To w ogóle No, to widzisz, na to pewno lepiej. ponad połowa meczu bez rzutu była osobistego. No to jest patologia jakaś. To jest patologia, to jest dokładnie. To jest patologia, jeszcze właśnie biorąc pod uwagę to, że no, sędziowie pewnie nie pomagają, bo to Bo jednak nie ma się gwiazd. trochę nakręca generalnie, nie? Że jakby wiedząc, że Magic tych rzutów osobistych nie wymuszają, to gdzieś tam się napędza i ci sędziowie też patrzą jakoś tak dziwnie na to. Lider, mnie się marzy lider. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie, no pewnie nie jesteśmy ani w trade deadline, ani też Nie, nie nie, wyobrażam nie. sobie, żeby w to lato się to udało zrobić. Może jeszcze kolejne lato, gdzie będziemy mieli dużo więcej miejsca w salary i tam faktycznie można będzie coś więcej poszaleć. No chyba, że będziemy mieli jakiegoś Fuchsa i na przykład RJ Barretta wyłowimy z draftu, ale to już za daleko myślę, wybiegamy w przyszłość i Chyba, że tak snujemy mówię. wizję. Uwolnimy Gordona. Spuścimy go na smyczy, ale kurde. Miał już parę szans i nie wiem, czy ja znowu nie mam za dużej To nadziei, no nie, ale. myślę, że Gordon nie będzie nigdy pierwszą opcją. To jest, tak jak mówiliśmy w którymś z poprzednich podcastów, fajny taki lider, ale gdzieś z drugiego rzędu. Fajny gość, który po obu stronach parkietu gra, który jest w stanie porwać publiczność fajną paczką. Tak, by the way, Gordon stwierdził, że w przyszłym roku chce jeszcze raz wystąpić w konkursie wsadów w ogóle. W tym nie, ale w przyszłym. Ale moim zdaniem to nie jest lider. To nie jest materiał na lidera takiego w takim sensie, że on bierze piłę w łapy i zdobywa punkty seryjnie. No zobaczymy, jak to będzie, także wiesz, także na razie pozostaje nam czekać, prawda, i mieć nadzieję, że będzie lepiej. To już się przyzwyczailiśmy od kilku lat. Tak, od kilku lat, kiedy my ostatnio rozgraliśmy w playoffach, bo ja nawet nie pamiętam. No z 2012, Howardem, z Howardem jeszcze w składzie, nie? I 11-12 chyba sezon, nie? z Bo Howardem, a w myślę. zasadzie bez Howarda, bo wtedy Howard był w składzie, ale miał kontuzję pleców i graliśmy z Indianą w pierwszej serii. I nas Glenn Davis ciągnął w Tak, play-offach, tak? dokładnie tak. Glenn Davis, pamiętam, wygraliśmy pierwszy mecz wtedy i Tak, 81-77 z strasznie, strasznie Indianą. byłem On dostał wtedy na. dacha chyba u siebie, jak graliśmy, coś ściągnął trochę z podęki. Pamiętam taką sytuację. On tam coś Davis, tam... tak? Tak. Dostał za to dacha właśnie, tak. To był ten skrócony sezon chyba wtedy Po lokaucie. po lokaucie, tak, sezon 11-12. Pamiętasz historię z lokautem? Znaczy z zakończeniem lokautu? Tak, miałeś ten sen? To Dokładnie, sobie to śpisz. było niesamowite. W ogóle spałem wtedy u rodziców po jakiejś imprezie, pamiętam. I obudziłem się rano, w pokoju była jeszcze moja siorka z narzeczonym chyba wtedy, czy chłopakiem i obudziłem się, nie wziąłem telefonu do ręki i mówię, słuchajcie, jaki miałem piękny sen, w ogóle śniło mi się, że lockout się skończył, nie? Że jest koniec lockoutu, że NBA wraca. No i tam się zakręciliśmy, I wziąłem telefon chyba do ode łapy, mnie miałeś SMS info. od ciebie chyba właśnie był, No, NBA NBA wraca. wraca. Ja mówię, what the fuck w ogóle, co ja jestem, prorok jakiś? I bez kitu, no to ci śmieszne było. No, też to pamiętam jak dzisiaj naprawdę, ale to jeszcze były czasy, kiedy tak się naprawdę można było to wszystko pogodzić z pracą, że naprawdę oglądałem, kurde, wszystkie mecze Orlando. Chyba obejrzałem 81 z 82 meczy. I jeszcze oglądałem, wiesz, mecze Phoenix chyba, bo jeszcze to były czasy Gortata, kiedy on grał, wiesz, i się siedziało po nocach do rana. No ale niestety, wszystko się kiedyś kończy. No ja pamiętam, że też jak miałem więcej czasu jeszcze trochę, to jak wykupowałem League Passa, to postanowiłem sobie właśnie, że wszystkie mecze Orlando obejrzę i jak mi się zdarzyło, że nie obejrzałem w nocy
i na przykład nie byłem w stanie następnego dnia obejrzeć, to ja te mecze spisywałem generalnie, które mam nieobejrzane i zdarzało się na przykład, że minęły 2 miesiące i ja mówię, dobra, wracam do tego meczu tam, który gdzieś tam miałem zaległy. Jezu, jak ja się męczyłem, żeby to obejrzeć, ale cisnąłem twardo. No, to też na siłę nie ma co za bardzo, mi się wydaje, właśnie, bo to. No, może przez to teraz, że my gramy słabiej, nie? To też zawsze, jak widzisz te porażki, mówisz, a dobra, nie ma co chyba, nie? Nie ma co Wiadomo, się że męczyć. Że... zwycięstwa się Tak. ogląda fajnie Lepiej. i też. Na przykład nasz kolega sympatyczny, Cinas, pozdrawiamy bardzo, on ogląda mecze na nieświadomce, jak on to mówi. Czaisz? Cały dzień. Nie obczaja żadnych social media, nie patrzy wyników, wraca do domu i ogląda mecz z odtworzenia, nie znając No wyniku. dużo fajniej na pewno się tego ogląda niż Tak. faktycznie znając wynik. A pomyśl sobie o tym czasie do tego momentu, kiedy on ogląda ten mecz, jaka to jest niewiedza. Ja bym nie wytrzymał. Ja kiedyś tak pamiętam, że jak były finały Spurs z Miami, nie pamiętam, to były te, które się skończyły 4-3, siódmy mecz. Chciałem go obejrzeć właśnie też na nieświadomce i cały dzień w ogóle radio wyłączone, jakieś tam właśnie media powyłączane, no nic, w ogóle telefon, komputer nie zaglądałem. I dosłownie 5 minut przed wyjściem z pracy kolega na hangoucie, wtedy jeszcze chyba hangouts był wtedy dosyć tam używany, napisał Aha, zdanie, powiem. które skonstruował w taki sposób, że ten początek zdania, który się wyświetlił tutaj w tej chmurce takiej Wiedziałeś, na o co chodzi. kompie, zdradził mi wszystko, nie? Mówię, no stary, w ogóle dzięki, nie? Cały dzień siedzę tutaj bez znajomości wyniku, a ty mi jedną krótką wiadomością rozpieprzyłeś dzień. Będziesz oglądał Stargame dla Wucewicza? Nie, niestety. Znaczy, chciałbym. Powiem tak, że chciałbym, ale niestety idę na rano do pracy na piątą, także nie dam rady chyba wstać, żeby. Będzie będę po urlopie, także no niestety. Obejrzę z odtworzenia, nie znając wyniku. No ja właśnie chyba też się nie zmuszę ostatecznie, no, zobaczę, ale gdyby to był jakiś taki zawodnik pierwszej piątki, może który gdzieś tam, nie wiem, miałby szansę na No, MVP, pewnie chociaż zagra to. z 15 minut, zagra, odda 5 rzutów, z czego 4 za 3 i No wiesz. może tak być, może tak Te być. mecze tak wyglądały. Ale fajnie, fajnie, że generalnie ktoś z Ale Orlando wiesz się w co, tym pokaże. w tym takim póki co do dupy sezonie, to jest taka miła informacja. Naprawdę to jest coś, co mnie cieszy. Co mnie cieszy, że jednak to Magic się gdzieś pojawiło, że to nie jest taka całkiem w ostatnich latach taka organizacja, wiesz, która nie ma tych zawodników takich naprawdę. Może to są, oni są tak zebrani, po prostu tak jak powiedzieć na samym początku, że oni, gdyby byli rozsiani po NBA, to oni byliby fajnym asetem w każdej drużynie. A zebrani wszyscy do kupy nie tworzą takiej ekipy. I może dlatego tak jest, ale mi się podoba to, że jest słowo o nim, tym bardziej, że on naprawdę gra bardzo świetny sezon. Nie można powiedzieć, on naprawdę gra świetny sezon i to, ja jestem mega zadowolony z jego postawy, z tego rozgrywka. Nie, no zdecydowanie, no zasłużył na to zdecydowanie. Przecież miał ten świetny tydzień, gdzie zgarnął nagrodę Player of the Week, więc bardzo fajny akcent. Zresztą no, on jest takim graczem, który właśnie gdyby go nie było w składzie, to myślę, że ten wynik byłby, ten bilans Magic byłby dużo gorszy. Z drugiej strony patrząc, wynik Magic byłby dużo lepszy, gdyby chociaż połowę z tych spotkań, w których mieli dwucyfrową przewagę w pewnym momencie, gdyby oni te spotkania jakoś tam dowieźli, a nie rozpieprzyli tych przewag. Także widać, że ten potencjał jakiś jest, tak jak mówiłeś, z dobrymi drużynami nawet były te wysokie przewagi podczas tej trasy po zachodzie, którą Magic mieli bodajże pięciomeczowej, też chyba cztery mecze były takie, że oni mieli dwucyfrową przewagę i przegrywali też dwucyfrową przewagą, czyli mecz się zupełnie odwracał. Ale tak, Vucevic zdecydowanie zasługuje na to All-Star. Fajnie, że go wybrali, no i powodzenia, niech tam się pokaże. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo po prostu tak jak patrzę na tą całą NBA, nie mówię o Charlotte, bo z nimi nie potrafimy już wygrać. I nie wiem, czy kiedykolwiek w przyszłości wygramy, ale my jesteśmy taką drużyną, która naprawdę potrafi wygrać z każdym i przegrać z każdym. Mecz gwiazd się odbywa w Charlotte, więc skoro Vucevicia tam wybrali, to on tam zmaże tą klątwę i Aha, to się to odmieni, więc jeśli tak. będzie jeszcze naszym zawodnikiem, Właśnie nie? taką teorię wymyśliłem. Tak, dokładnie, jeżeli będzie naszym zawodnikiem w ogóle podczas meczu gwiazd, bo to różnie może być.
No tak, dokładnie tak. No przecież wygraliśmy z Rakets. Bodajże przed. W połowie spotkania chyba Pokonaliśmy Boston. z Golden State też mieliśmy dwucyfrową przewagę, także no zdecydowanie jesteśmy w stanie napsuć trochę krwi każdemu. Boston został zesweepowany chyba w tym sezonie w ogóle. Jest 2-0 i to już jest koniec. Jak koniec? Nie, no w konferencji musimy zagrać przynajmniej 3 mecze chyba z jedną Tak drużyną. mówisz? Tak, normalnie 4, ale chyba tam parę drużyn jest po 3 mecze, żeby ten to łącznie było 82 spotkania. Tak mi się wydaje. No to może mi się pomyliło. Ale 2 to 2 mecze na pewno z drużynami przeciwnej konferencji. No tak. Jesteśmy w stanie powalczyć z każdym i myślę, że Magic są właśnie od jednego dobrego gracza, jednego gracza będącego liderem od faktycznie zrobienia dużego kroku w przód. Oby taki ktoś nam się trafił w najbliższej przyszłości. Oby. Dobra, myślę, że na dzisiaj wystarczy. Postaramy się wrócić teraz dla tych z Was, którzy lubią nas słuchać, troszkę wcześniej, z troszkę mniejszą przerwą niż ostatnio. Będzie. Za każdym razem chyba tak mówimy, No ale. tak, ale to w końcu się uda. No musimy mówić, musimy próbować. Może, jeżeli jakieś fajne wymiany się zdarzą w Orlando, to będziemy bardziej zmotywowani, żeby te wymiany skomentować i zaraz po trade deadline zapukamy tutaj znowu i pogadamy o tym, co Weltman i Hammond wymyślili. Chętnie. Jeśli się takie coś wydarzy, to bardzo chętnie. No to co, powodzenia dla Vucevicia w All-Star, powodzenia dla Weltmana i Hammonda przy trade deadline, niech nie słuchają Alexa Martinsa. Dzięki bardzo, że nas słuchaliście. Dzięki bardzo, Skrzatos, że ze mną zechciałeś porozmawiać. I co? Zawsze chętnie. Do Dziękuję. usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiamy. Cześć, cześć.